Kongres odbywa się w Mikołajkach po raz trzeci. 8. Europejski Kongres Samorządowy przyciągnął naprawdę mnóstwo ludzi, przedstawicieli nie tylko samorządów, ale i też sfery gospodarczej, polityków, i wszyscy są zachwyceni Mikołajkami, zachwyceni krainą Wielkich Jezior Mazurskich, naszym regionem Warmia i Mazury. To praktycznie w połączeniu z aktywnością naszych mieszkańców powoduje to, że Mikołajki pokazywane są, wyróżniane jako miasto, które w ostatnich kilkudziesięciu latach odniosło sukces. Oprócz tego, że odbywają się ciekawe spotkania, debaty, dyskusje, warsztaty, rozmowy o naprawdę najważniejszych sprawach nurtujących dzisiaj samorządy, a to znaczy, że również mieszkańców, ale też oprócz tego tutaj jest wymiana doświadczeń, tutaj się rozmawia o różnych sprawach i tutaj promujemy Warmię i Mazury. My jesteśmy głównie dlatego, że dla samorządów, dla szkół mamy taki program budowania odporności psychicznej dla młodzieży oraz dla dorosłych, także ten program mamy w postaci aplikacji, mamy do tego diagnostykę, także można powiedzieć, że budujemy odporność psychiczną młodego pokolenia, ale też odporność psychiczną dla biznesu i dla dorosłych. Mamy takie nasze główne produkty, to jest aplikacja, polecam Państwu ściągnięcie i Life Plan App, gdzie można samemu przejść ścieżkę, jakby wyprawę po odporność psychiczną, która wydaje się, że jest takim czynnikiem decydującym do przeżycia w nadchodzących czasach. Mamy też diagnostykę, nazywa się RI, Resilience Index 360, RI 360. I mamy też taki moduł do self-study, taki moduł, gdzie można sobie samemu budować swoją odporność, Power for Resilience. Także to jest jakby to, co tu robimy, dlatego tu jesteśmy. Pracujemy głównie z samorządami, ze szkołami, ze starostwami, też z bibliotekami. Mamy też spotkania autorskie w bibliotekach, warsztaty. Czasy szybko się zmieniają, jest szybki postęp technologii, sztuczna inteligencja, więc jakby pogodzenie tradycji, modelu takiego zrównoważonego życia w zgodzie z naturą, w zgodzie z własnymi korzeniami, korzystając z najnowocześniejszych technologii, to jest wyzwanie dla współczesnych liderów. Co ja robię? Ja doskonale spędzam czas, wykonując swoją powinność, czyli kształtując świadomość i zarazem pozyskując nowych partnerów, odwiedzając starych partnerów z zakresu wspierania w ochronie środowiska. Jaka jest moja ocena? No, ocena tego miejsca jest świetna. Z roku na rok myślę, że jest coraz lepiej. Coraz więcej ludzi, coraz więcej świadomości w obszarze ochrony środowiska. O czym ja myślę? Myślę o tym, że jest dobrze, a może być tylko lepiej i myślę, że to od nas wszystkich zależy, jak się zmienia nasze mapy mentalne i w którą stronę idziemy, ale powoli zmierzamy w dobrą stronę. Dla mnie osobiście to ważne są tematy związane z regionem. Bardzo się cieszę, że dużo się mówi o ekologii, o ochronie środowiska, o czystości wód, jezior naszych, o energetyce. Też bardzo dużo mówi się tutaj o kulturze, o turystyce, o tym, jak przyciągnąć turystów do regionu. Ja osobiście brałam udział też w panelu Turystyka sportowa. To też ciekawa sprawa, jak można przyciągnąć turystów poprzez sport. My tu chcemy chwilę próbować porozmawiać nie o wojnie. O wojnie rozmawialiśmy już tu na wielu panelach.